Powiedz, co robi. Nic nie robię. I'm a true champion. Flamek. Czyli co, mini czopiarka? Tak. To jest do połączeń czopowych. Natomiast pasowanie zależy od tego, gdzie się prowadzi łożysko. Dlatego, że szablon jest pod skosem i w zależności od miejsca może być albo pasowany, albo z luzem. Połączenia mogą być, można robić połączenia na dzień dzisiejszy, bo to jest cały czas się ewoluuje. Jaskółczy ogon, połączenia palcowe, okrągłe, podkołki. Podwójne na przykład, czopowe mogą być podwójne, pojedyncze. A zastosowanie dla kogo? Dla ludzi, którzy robią nieseryjną produkcję, którzy chcą, żeby połączenia były naturalne. Nie wiem, szuflady, szafy, jakieś powtórzone gniazda, gdzie samemu można... Chodzi o to, żeby samemu wymyśleć jakby wielkość połączenia, nie jest się uzależniony od czyjegoś szablonu. Bo szablony można sobie produkować samemu na drukarce 3D, można u nas zlecać, tu można robić z drewna, z metalu, z czego się chce. Ten szablon, gdzie on jest? Aha, to jest szablon. Tak. Co robisz, nie? Pan robi, żeby robić gniazdo. A jak prowadzisz na zewnątrz? Dwa silniki i jest taki temat. Robisz... sobie nie trzymają się obudowy. W ogóle. Maszynki? Sama maszynka jest w granicach 3300 zł netto. Ona jest bez frezarki, bez freza i bez odkurzacza. A taki zestaw? Taki zestaw bez odkurzacza to jest w granicach 5000 zł. Natomiast nie tylko ta frezarka pasuje, ale również inne na rynku. Do tego jest odkurzacz, akurat my mamy rekorda, który też bardzo ładnie ściąga.